Dzień dobry, jesteśmy w gimnazjum w Głuchowie, gościnnym gimnazjum i będziemy rozmawiać z panem dyrektorem Wojciechem Rosińskim, ale zamiast o gimnazjum chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali o niecodziennym chyba i niezwykłym pomyśle, projekcie o kopcu Ziemia Polaków. Co to jest? Witam przede wszystkim i miło mi gościć tak zacnych ludzi u siebie w gimnazjum. Miło mi słyszeć, że nasze gimnazjum jest gościnne i przyjazne. I pewnie to są powody, bo znamy się już tyle lat. 16. A co do kopca, dawno, kilka lat temu, dobre kilka lat temu, w naszej gminie zamieszkiwał, bo już niestety nie żyje, pomysłodawca tego projektu, pan Lucjan Bytniewski, wielki patriota, człowiek, który całe życie poświęcił na krzewienie patriotyzmu, nie tylko w rodzinie, ale również wśród młodzieży. To był człowiek, któremu całe życie, że tak powiem, zajmowało szperanie w historii, który potrafił pana Tadeusza na pamięć, zresztą żona również. Jego żona przepięknie recytowała wiersze Marii Konopnickiej. Słowem, bardzo ciekawy człowiek, bardzo ciekawa rodzina. Nie z tego terenu, bo oni również przybyli z Garwolina, o ile sobie dobrze przypominam. W rodzinie mieli majora Morenia, o którym również książkę napisał pan Lucjan. I on wpadł na taki pomysł, żeby zrobić coś, co upamiętni wszystkich ludzi, którzy bez względu na przynależność, którzy zginęli za to, mówiąc krótko, żeby Polska była Polską, zaczął realizować swój pomysł, który się potem przerodził w wielki projekt. Zbudowania kopca i gromadzenia eksponatów w postaci worków z ziemią, certyfikowanych, poświadczanych przez gminy, przez instytucje, przez osoby prywatne, z różnych stron Polski, Europy, świata i stworzenia z tego coś w rodzaju muzeum. No i zostałem, że tak powiem, poproszony przez pana Lucjana o uczestniczenie w realizacji tego projektu. No i tak to się stało, że przez te wszystkie lata uczestniczyłem w jakiś tam sposób w realizacji tego wszystkiego. Współpracowałem z gminą, bo przecież obszar, na którym dzisiaj realizujemy, mam nadzieję, że wkrótce skończymy realizację tego projektu, to była własność gminy. W związku z tym trzeba było odzyskać od gminy ziemię. No, było wiele problemów, o których nie chciałbym już dziś mówić, bo pewnie każdy zdaje sobie sprawę, że dzisiaj pozyskać jakikolwiek areał na realizację czegoś, co nie jest związane z rolnictwem, to już są problemy. I my na takie problemy również żeśmy trafiali. Ale dzięki Bogu wszystko zakończyło się, że tak powiem, pozytywnie. Dzisiaj dysponujemy... A kiedy się zaczęło? Ile to lat już? Jakby? Myślę, że to będzie około 10-11 lat temu. Ja powiem szczerze, że ja nie notowałem daty, kiedy zaczęliśmy to realizować. Dla mnie najważniejszy stał się okres, kiedy pan Lucek zaczął podupadać na zdrowiu i myśmy go do ostatnich chwil odwiedzali w domu. Ja często to robiłem. Uczniowie z naszej szkoły też do niego jeździli z odwiedzinami. No i pan Lucjan mnie poprosił, żebym ja po prostu kontynuował to, co on zaczął. Czyli pan jest takim swoistym depozytariuszem, sukcesorem, tak? Jakby, nie wiem. Ja nie potrafiłem mu odmówić. Mimo, że na głowie miałem jeszcze, że tak powiem, kilka instytucji, w których prezesuję, czy tam sekretarzem jestem, nie potrafię mu odmówić. I w ten oto sposób, kiedy pan Lucjan zmarł, ja przejąłem po nim, mówiąc kolokwialnie, schedę i tak pchamy ten wózek i realizujemy to.
No, eksponatów mamy znaczącą ilość, a to dzięki pani Barbarze Łaukajtys, która z racji tego, że jest historykiem, zajęła się katalogowaniem tego wszystkiego. Eksponatów, czyli tych worków z ziemi. No, rodziły się różne pomysły, aby ludzi zmobilizować, uczniów zmobilizować do tego, żeby zwozili te worki przy okazji wycieczek ciekawych, jak gdzieś są w Europie, na świecie, a coś spotkają. Na stronach internetowych BIP-owskich gminy można pobrać pisma dotyczące certyfikowania tej ziemi, żeby, mówiąc po młodzieżowemu, nie było lipy, żeby ta ziemia, która zostaje przywożona, była autentyczną ziemią pobrana z miejsc, gdzie nasi rodacy oddawali życie za ojczyznę. Czyli z pól bitew, tak? Tak, krótko z mówiąc, pól bitewnych. Tak? Ja powiem tak, nawet jak zginęły trzy osoby, a jest to jakiś obelisk, to osoba zainteresowana przekazaniem takiej ziemi ma prawo taką ziemię pobrać, certyfikować ją w odpowiednich urzędach i ją po prostu przywieźć. Ona zostaje skatalogowana, wrzucona do, jak my to nazywamy na chwilę obecną, muru pamięci. No bo to ma w chwili obecnej taki charakter muru, w którym są okna i w tych gablotach jest umieszczona ta ziemia. Tak, woreczki z tymi karteczkami. Trochę tak jak na cmentarzach kolumbaria, dokładnie, tak? Dokładnie tak to i ten i prawdopodobnie zamysł jest taki, bo projekt stworzony tak wygląda i tak jest to w tym projekcie ujęte, że ten mur będzie rozbudowywany i on po prostu dojdzie do samego kopca. No, kopiec miał najpierw mieć 20 metrów wysokości, no ale w miarę, że tak powiem, kiedy przesuwaliśmy się z realizacją, ze względów finansowych stygły nasze apetyty, dokładnie. I dzisiaj będzie miał tylko 7 metrów, 27-28 metrów średnicy. Ja myślę, że to jest wystarczające. Będą parkingi dla autobusów, będą parkingi dla samochodów osobowych, będą toalety. Docelowo chcielibyśmy z takich tych kontenerów wojskowych, co się dzisiaj takie modne, no to nie są wojskowe, bo to się już widzę, że na placach budowy stawia takie, stworzyć izbę dydaktyczną, zinformatyzowaną, no ale to są, powiem tak, plany nie na jutro, nie na pojutrze, może za lat 3, za lat 4, ale pomysł jest i mam nadzieję, że doczekam tej chwili, gdzie będzie to wszystko zrealizowane i że tak powiem, będą mogły już przyjeżdżać wycieczki z młodzieżą i odbywać po prostu najzwyklejsze lekcje historii, takie poprzez dotyk. Tak. Nie? A ten widok z tego, no bo 7 metrów to jednak jest trochę nad ziemią, na co będzie się rozciągał widok? On się rozciąga generalnie na obszar, bo to jest trochę tak, to jest przy jedynce, czyli w stronę Torunia, gdyby z Gdańska jechać starą drogą, to jest na samym skrzyżowaniu. Tam w chwili obecnej stoi krzyż, który pan Lucjan postawił naszemu papieżowi po jego śmierci. I ten krzyż jest pokaźnych rozmiarów. Jest to dębowy krzyż, dębina moczona, w związku z tym jest to twardsze jak stal. I to jest taki okaz wdzięczności pana Bytniewskiego dla naszego Ojca Świętego. I to jest rzut na ten krzyż z kopca, na okolice, a przede wszystkim, bo nie wspomniałem, areał, którym my dysponujemy, to jest przeszło 3 hektary. To dużo. Tak, dużo. I kolejnym planem, jaki chcielibyśmy zrealizować, choć jest to niezmiernie trudne, to jest pozyskanie eksponatów o charakterze militarnym, czyli czołgów, amfibii. To się dzisiaj nazywa park militarny ze ścieżkami. Brzmi groźnie. Nie, to nie brzmi groźnie. Powiem tak, agencje mienia wojskowego dużo sprzętu złomują. Można by pozyskać tego typu eksponaty w
Współpracujemy nawet, jak powiedziałem, z Muzeum Wojsk Lądowych z Bydgoszczy, bo oni są tak zapchani eksponatami, że nie mają ich gdzie eksponować. No, problem polega na tym, że nas na chwilę obecną nie stać na to, żeby teren, na którym byśmy te militaria postawili, ogrodzić, zmonitorować, a tego wymagają przepisy i na chwilę, a z kolei, jak pewnie się domyślacie, budżety muzeów są też okrojone, a dochody z kolei jeszcze mniejsze. Jeszcze mniejsze, w związku z tym ich nie stać na to, żeby kosztem tego, że się podbędą eksponatów, których nie mogą wystawiać, przewieźli do końca wizji, tam zostawili, że tak powiem, niezadbane, mówiąc krótko. Ale myślę, że na początek 1, 2, 3, 4 eksponaty jesteśmy w stanie zorganizować. Chcielibyśmy, żeby ci, którzy tam przyjeżdżają, wiedzieli, co to jest transzeja, jak się okopy tworzyło. No, powiem tak, krótko rzecz ujmując, żeby przyjeżdżając na taką lekcję żywą, dzieciaki mogły podłubać w ziemi, spróbować wykopać albo zobaczyć, jak wykopane wygląda. I wreszcie wygenerować na tym obszarze, bo co roku nie wspomniałem o najważniejszym. Święto Odzyskania Niepodległości. Tam się odbywa wielka feta z inscenizacjami historycznymi. Zjeżdżają się do nas różne stowarzyszenia o charakterze militarnym. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że ludzie, kolekcjonerzy, bo po tej całej imprezie pod tym kopcem, gdzie przyjeżdżają, już zaczynają przyjeżdżać prominentni politycy, jest kompania honorowa, Centrum Uzbrojenia Artylerii z Torunia, jest salwa. W związku z tym to ma taki charakter, powiem tak, no nie tylko dydaktyczny, ale spotykam się ludzie ze środowisk wiejskich i widzą, jak tego typu święta się celebruje. Po czym tą wielką atrakcją są właśnie te inscenizacje historyczne, gdzie się... Ale co to szczera... są za inscenizacje? No, czy to są bitwy z pierwszej wojny światowej? Czy i z pierwszej, i z drugiej. To przyjeżdża stowarzyszenie jakieś, powiedzmy, z Chełna i inscenizuje, nie wiem, tam atak na posterunek, powiedzmy, nie wiem, nad Bzurą tam, na jakiś tam niemiecki, jak to było, jak to wyglądało. No i mają oczywiście sprzęt, bądź repliki, bądź częściowo jakieś tam oryginalne, co oni zbierają. No jest, powiem tak, no dużo huku, bez względu na pogodę, nikt się nie oszczędza, jak mają leżeć, to leżą w tym błocie tam i jest to bardzo ciekawe. I właśnie podczas tych uroczystości jest przekazywane są te worki, te eksponaty z tą ziemią. I powiem tak, są lata, no ile się dobrze przypominam, to chyba dwa lata temu 10-11 worków przyjechało. Byłem po prostu... dnia. Tak, tak, bo to ludzie przyjeżdżają, przeważnie przywożą, bo my na witrynach prosimy, żeby przy okazji właśnie święta Odzyskania Niepodległości pod kopiec ludzi... Czyli to prywatni ludzie te worki zupełnie bezinteresownie, prywatnie w ramach tak, swoich tak, i przywożą, i przywożą i chcą, żeby one po prostu... Były w tym murze. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tak jest. Po czym się przenosimy do sali, do pobliskiej szkoły podstawowej w Kończewicach, gdzie świętujemy już na wesoło, czyli śpiewamy pieśni patriotyczne, churalnie, tak jak to potrafi. Wtruje nam chór, to dziewczyny z klas mundurowych naszej szkoły. Ja tam na akordeonie trochę przygrywam, jak potrafię. Jest miło, sympatycznie, wesoło. No bo nie wszystko można w gruncie rzeczy na poważnie. Jest święto Odzyskania Niepodległości i ja uważam, że powinno należy się być też radosne. Cieszyć. Dokładnie, ale dokładnie wie pan, co tak z jednej strony no, słucham z zapartym tchem i te, powiem, że ten pomysł tych worków, tak, no to wydaje mi się to, no to jest piękne, tak, i w jakimś sensie można powiedzieć, że to tak jak pan powiedział, że to będzie schodzić tam do tego kopca, tak, no że to trochę taka niekończąca się sprawa, biorąc pod uwagę, ile jest tych miejsc na świecie, z których można by tę ziemię przywieźć, tak? Ale jak pan mówi o tych czołgach i o tym kopaniu się
w ziemi w ramach tych lekcji historii, to powiem, że trochę taki lekki to mój niepokój budzi. Może dlatego, że ja jestem no jednak taką pacyfistką i wie pan, czego się boję? Gloryfikacji wojny, że strasznie hodujemy, też jestem historykiem z wykształcenia, że hodujemy kolejne, mówiąc brzydko, czy też no, edukujemy kolejne pokolenia w takim poczuciu, że wojna to jest coś wspaniałego, tak? Że to jest, no i tak, no nie wiem, te rekonstrukcje, powiem tak, że jak widzę rekonstrukcje średniowieczne na przykład, tak, mm-hmm. bardzo popularne w miastach włoskich, ale też po trochu pewnie i u nas, gdzie idzie przez miasto przez ileś godzin korowód ludzi przebranych w stroje cechowe, ale też oczywiście, nie wiem, książęta na koniach, giermkowie, kler, no tego typu zabawa w gruncie mm-hmm. rzeczy, no bo oni najpierw idą, a potem przez miasta, potem idą, nie wiem, na jakiś stadion i tam jest po prostu wielka zabawa, tak? I oni są w tych strojach i cała reszta mieszkańców, no i przede wszystkim mnóstwo turystów, których to przyciąga, bo to przeważnie jest latem, no to tak powiem, no podoba mi się to, tak? Sama kiedyś specjalnie pojechałam do takiego miejsca, gdzie przeczytałam w przewodniku, że jest właśnie taka największa średniowieczna parada, no bo ja się interesuję, córka się interesuje, pojechaliśmy we trójkę z mężem, ale jak słyszę o odtwarzaniu już tych bitew bliższych nam, krótko mm-hmm. mówiąc, takich, w których no nasi dziadowie ginęli, tak? Czy wręcz o pomysłach, które najczęściej są jednak no, gdzieś tam utrącane, że zrobimy rekonstrukcję pogromu kieleckiego albo jedwabnego, no to gdzieś się ten... No, ten dzwonek, tak, w głowie tam mi dźwięczy. No i właśnie tak się zastanawiam, czy to jest tak, że robiąc takie miejsce, no to jest, no pomysł wydaje mi się taki wręcz wzruszający, tak? To czy po to, żeby młodzież chętnie przyjeżdżała, no bo to jest nie tylko upamiętnienie, ale ku edukacji młodzieży, prawda, te lekcje historii, no fantastyczna rzecz, taki kawałek takiego muzeum, prawda, poza muzeum, tak, to w ogóle mm-hmm, przecież jest, mm-hmm. jest teraz coraz bardziej popularne i no i widać, że dużo lepiej działa, tak, zawieść młodzież w takie miejsce, niż tam ich do tych sal, prawda, przeganiać wzdłuż gablotek. I tak sobie myślę, no tak, no to jak będzie ten czołg, ta amfibia, nie wiem, te transzeje, no to może więcej tej młodzieży się tym zainteresuje, tak, że to może być taki magnes, tak, ale z drugiej strony właśnie sobie myślę, aha, ale co dla dziewczynek, tak, to jest pierwsza moja myśl jako kobiety i matki, córki, no a druga to taka właśnie, czy to nie jest ta gloryfikacja tej wojny, gdzie ja pamiętam jako osoba urodzona no 20 lat po wojnie moich kolegów, którzy no, bawili się cały czas w wojnę na podwórkach, tak, biegali z patykami, nawet nie mieli tych plastikowych karabinów i myśmy się bawili, a dziewczynki były wciągnięte, bo w czterech pancernych, tak, i tam były te kobiece bohaterki i skonstatowałam z radością, że następne pokolenie jakby no, naszych dzieci już się nie bawiło w wojnę. Moja córka, jej koledzy i koleżanki nie bawili się w wojnę, bawili się w co innego. I trochę się boję, że, no, że teraz znowu zaczynamy się bawić w wojnę, no ale no nie wiem. Powiem tak, ja myślę często, że budowanie pewnej świadomości, ile krzywd wyrządziła wojna, mm-hmm. jakie zło przyniosło, a wśród młodych ludzi, bo ja zawsze uważam, że ciekawość rodzi się w momencie, kiedy mało o czymś wiemy. Mm-hmm. No tak, na pewno. I mamy jeszcze ciągle niezabitą tę ciekawość. Dokładnie. To jest trochę tak, jak może nieadekwatny przykład, ale jako dyrektor szkoły często jeżdżę na różnego rodzaju konferencje, a poświęcone zdrowiu młodzieży mm-hmm. i tak dalej. No, pewnie za chwilę już się domyślacie, o czym mm-hmm. będę mówił. Będę mówił o narkotykach. Mm-hmm. I często jest tak, że te prelekcje ludzi, którzy są za to odpowiedzialni, polegają na tym, że rozdają ulotki i na tych ulotkach jest, jak wygląda,
jak się robi i tak dalej. I jak wygląda człowiek po zażyciu, tak? Natomiast powiem tak, najmniej się eksponuje ludzi, którzy są, że tak powiem, dotknięci tym kalectwem, jak ja to mówię. I powiem tak, i te inscenizacje historyczne, czy ja wiem, czy mają prowadzić do tego, że wzbudzić zainteresowanie wojną? Nie wiem, ja tego tak nie odbieram, natomiast warto się zastanowić nad pani sugestią, bo rzeczywiście, skoro są obawy bądź co bądź rodziców, a pani z rodzicem, to należałoby się nad tym zastanowić i być może zweryfikować pomysły. Ja uważam, że to ma służyć, że tak powiem, dydaktyce dobru, a nie pobudzać do tego, o czym pani powiedziała. Natomiast powiem tak, no w moim przekonaniu i przekonaniu moich poprzedników i zainteresowanie, jakie budzą te inscenizacje historyczne, no powiem tak, no ja odbieram to tak, że to ma po prostu wzbudzić do refleksji, powiedzieć nie warto, bo to się tak kończy. No tak, właśnie, to jest tylko pytanie o ten koniec, tak? Czy na końcu jest ta refleksja, nie warto, bo to się tak kończy, czy jest inne myślenie? No ale to, no to kiedy ten, kiedy to już będzie na tyle zbudowane, tak? To, nie wiem, ten mur z tymi, znaczy, z tymi workami, mur kiedy będzie jakieś otwarcie? Mur sam sobie istnieje, natomiast mamy taką nadzieję, że w tym roku na jesień ruszą prace związane z usypywaniem tego kopca. Tak, bo mur, on już istnieje fizycznie, tam są eksponaty. On ewentualnie w miarę przybywania eksponatów będzie dobudowywany. No tak, żeby można było tam... Dobudowywany. Natomiast samo usypywanie, no to są przedsięwzięcia, że tak powiem, o charakterze częściowo społecznym. A w związku z tym zapewne nie zaczniemy i nie skończymy tego w przeciągu 2 czy 3 miesięcy, tylko będzie to jakiś proces rozłożony w czasie, bo należy tu wspomnieć, że bardzo nas wspiera gmina w realizacji tego przedsięwzięcia. No, pewne rzeczy, jeżeli chodzi o finanse, generuje w swoim budżecie. W związku z tym trudno oczekiwać, żeby gmina w całości od razu wszystko pokryło. Ale ja myślę, że całość jesteśmy w stanie zamknąć w najbliższych 2-3 latach. Że za 3 lata, jeżeli ktoś będzie przyjeżdżał, to już będzie, że tak powiem, obiekt skończony i kompletny. I kompletny, czyli... No dosyć szybko, tak? Z jednej strony długo, no bo to może będzie, jak pan mówił, 10 lat, no to może to będzie 15, tak? Ale patrząc na to, że to właśnie tymi, przy wsparciu gminy, ale siłami społecznymi się dzieje, no to taka perspektywa... Ja mam tylko nadzieję, że skończymy, choć ja dzisiaj nie wiem, co będzie jutro. No to nikt nie wie.